Listopad. Miesiąc w Polsce zawsze popularny, bo zaduszny, powstańczy, wyspiański, cmentarny, żałobny. Liściem niby gromnicą się jarzy, czwórkami się zmawiają tajemną umową i długo grają w brydża, w noc listopadową. Jak zatem widzimy, historia w miesiącu tym miesza radość z rozpaczą, nadzieję z poczuciem klęski. Listopad był i jest miesiącem wspominania zmarłych, obcowania rzeczywistego z irracjonalnym, pogańskiego z chrześcijańskim. Wszak taki charakter miały mickiewiczowskie dziady, ale listopad to też w tradycji ludowej miesiąc dobry do radowania się, bo plony już zebrane, pola zaorane, a więc nastaje czas dla ludzkich spraw, o czym przypomina Wyspiański w Weselu. I tak jak dziwny, sprzeczny, a zarazem tajemniczy, a przez to porywający jest listopad, tak samo fascynujący jest kraj, o którego duszy dziś chcemy opowiedzieć. Do refleksji, rozmów, wspólnego oglądania obrazów o Polsce zapraszamy. Wiesz, by jak chmary mnie polskość to przestrzeń między mną i Polakami. Ludźmi mówiącymi tym samym językiem, która jest wypełniona historią, kulturą i sztuką. Tym wszystkim, co pozwala mi się określić, kim jestem. Bo dopiero potem mogę odpowiedzieć na pytanie, dokąd zmierzam. Polskość może być też zakotwiczona w różnych przedmiotach. Nie, zdaje mi się, że ktoś ich chawajnie. Będę zajrzeć. Witajcie. Jak to? Co z tym za jakiś sprzęt? Nie wiem, co to dam radę. Dobrze, tak to zrobił? Dobrze. Siadajcie, napijecie się jakiej herbaty, kawy, czegoś mocno. No może herbaty. Herbaty, dobrze. A my zrób tam. Weźcie teraz wrócił z tej Brukseli, nie? Pokazywaliście Polskę. Tak, zgadza się. Siadajcie, częstujcie się. Zawsze chciałam pana o to zapytać. Opisując obraz Stanisława Sobolewskiego Przedwiośnie, napisał pan, że jest to 5. pora roku, którą wymyślili Polacy. Że w niej zawiera się także sens polskiej historii, która była ciągłym oczekiwaniem na coś, na jakieś radosne wydarzenie. Czy w micie Przedwiośnia wyraża się esencja polskości? To prawda. Myślę, że Przedwiośnie to bardzo oryginalna nazwa. Polacy tak długo czekali na tę wolność, że musieli jakoś określić tę porę oczekiwania. Bardzo pięknie o tym momencie mówi Stanisław Wyspiański w Nocy listopadowej. Umierać musi, co ma żyć. Chodzi o oczekiwanie na nowe życie po tej strasznej zimie, jaką była dla Polski niewola. A jak uprzedzeni to politycy? A to jest bardzo ciekawe, bo Józef Piłsudski był wizjonerem na miarę artystów, a wcale nie polityków. Przecież nic nie wskazywało na to, że uda się pokonać 3 potężne mocarstwa. Było to i nielogiczne, i irracjonalne. I właściwie bez żadnego głębszego sensu. Tak jak wiele wizji artystycznych mi się zrealizują. Ja w swoim długim życiu byłem świadkiem, jak Polska zniknęła z mapy Europy w 1939. Potem po wojnie w 1945, jak stała się krajem zależnym. Ale nigdy nie przestawałem wierzyć, że dożyję lepszych czasów. Takim przedwieśniem była krótka chwila w 1956, nieco dłuższa w latach 1980-81. Byliśmy wtedy tak blisko naszej wiosny. To w 1989 uwidział pan wiosnę, a nie Polskę? Tak, to prawda. Zobaczyłem najpierw wiosnę. Ale proszę sobie przypomnieć, czym ta Polska żyła. Parlament, zwłaszcza Senat, którego miałem zaszczyt być wtedy członkiem, zajmował się koroną orła. Orzeł bez korony to nie był nasz orzeł. A ty, przywocła mi się taka przyśpiewka. Weź jakąś tutaj i przegraj. Dobra. A to ja przyśpiewka. No ta, co miałem piesik ze Staskiem śpiewał. Nad innymi ustawami, ale uważaliśmy, że ten orzeł musi mieć koronę i złote pasury. Bez tych symboli nie dotrwalibyśmy jako naród do tych czasów. Nie byłoby przecież żadnego sensu powoływania do życia kraju, który nie ma swojej narodowej tożsamości. Ale uważajmy, że taka jest prawda. Zaczęła pokazywać rzeczywistość z całą jej brutalnością. Bo i no tak można wyciągnąć wnioski na przyszłość. Zdaje mi się, że to prawdziwy patriotyzm, bo to, że Polska znowu znalazła się na mapie Europy, było jednak dziełem tych syćkich Polaków, którzy krytycznie oceniali naszą przeszłość. I tu, w kraju, i na obczyźnie. A nie sądzi pan, że ta cała historia oswoiła nas z przegranym? Nauczyła nas, jak wychodzić z twarzą z przegranym. Nie nauczyła nas jednak, jak być odpowiedzialnym po zwycięstwie. Nie nauczyła nas wygrywać. Ja myślę, żeby nauczyć się wygrywać, trzeba mieć szansę działania w świecie normalnych zasad. W świecie wolności, demokracji. To jest zupełnie inny świat niż ten, do którego myśmy przywykli. To historia Polski narzuciła nam swoje reguły politycznej i ekonomicznej zależności. Dlatego tak często naszą jedyną odpowiedzią mógł być bohaterski, patetyczny gest. No a nie jest tak, że dla skrzywdzonych ma się w sercu najczęściej litość? To prawda. Może dlatego tak trudno jest nam odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której z uczucia litości nic nie wynika. My byśmy chcieli, żeby Polska była matką sprawiedliwą, to znaczy dla wszystkich taką samą. Żeby panowały jedne prawa, jedne zasady, którym wszyscy podlegamy. Tymczasem długo i szczęśliwie żyją tylko te kraje, które trzymają się twardo i płacą za pracowitość, energię i talent. No i zauważcie, że nawet ta rozgoda była nie jak o całej matce, którą ona dać opiekę i bezpieczeństwo. A nie zastanawiamy się nad tym, co my moglibyśmy jej dać. Sądzę, że tu w tej izbie, tu gdzie siedzimy, tu na podchalu, ten zegar, te obrazy i portrety. My, jako polscy inteligenci, opowiadamy o czymś, czym już nie żyje nasze społeczeństwo. Ja myślę, że te wszystkie nasze rozważania, czy wyobrażamy sobie Polskę jako kobietę, jaką kobietę, czy jest to matka, siostra, żona, to już dzisiaj nikogo nie obchodzi. Jest pomiędzy nami duża różnica wieku, ale my ciągle wodzimy się z jednej szkoły. Z Goszczyńskiego, w którym zawsze uczono polskości. Patriotyzm był częścią wychowania w mojej rodzinie. Mój ojciec był oficerem i legionistą. Dlatego rzeczą naturalną było, że w domu zawsze był jakiś album z czasów legionowych. Mój ojciec zresztą bronił Lwowa, a matka była z Przemyśla. A i Kościół to był fragment tego wychowania patriotycznego. I myślę, że powinniśmy pamiętać o tym, że Kościół katolicki w Polsce nie stanął ino przeciwko komunizmowi i nie ino to stworzyło jego wielki autorytet społeczności, bo stanął też przeciwko hitleryzmowi. A krótkie 20 lat przedwojennej Polski z jej wojskiem, szkolnictwem, literaturą pozwoliło polskiemu społeczeństwu godnie przeżyć okres okupacji. Myślę, że to wielka zasługa tamtych lat, niezależnie od tego, ile złego możemy powiedzieć o tym okresie. Stanisław Lem twierdzi, że naród pozbawiony tradycji to żaden naród, lecz zbiegowisko. Czy pan uważa, że stajemy się zbiegowiskiem? Myślę, że w wielu sprawach już od dawna stajemy się zbiegowiskiem. Coś oglądamy, na coś patrzymy, ale brak wspólnej oceny, gdyż świadomość historyczna naszego społeczeństwa, zwłaszcza dzisiaj, jest znikoma. No i dobrze pan godo. A mnie interesuje jeszcze to, czy wyrzekając się tradycji, tej z romantyzmu, co my o niej na polskim gadali, bo cycie? Po co? No czy wyrzekając się tradycji walki o wolność ojczyzny, o historię, marniejemy duchowo? Stajemy się bardziej podatni na wsel, jakie wpływy? To jest wielka prawda. Inteligent zawsze miał jakieś zobowiązania, bo przykładowo polski pozytywizm nie wyzbył się romantyzmu. A dzisiaj inteligent coraz bardziej uwalnia się od swoich zobowiązań, przez co staje się tylko ironistą. Ja myślę, że to w dużym stopniu właśnie telewizja i prasa przyczyniają się do ośmiecenia syckiego. Często zresztą w sposób nie całkiem zamierzony. No dobrze, ale czy jest ktoś, na kim moglibyśmy się wzorować? Są pytania Środki masowego przekazu nie szukają dzisiaj takich ludzi. Nie dostrzegają, że są wśród nas ludzie skłonni do ofiarności, do pracy na rzecz innych. Myślę, że ciągle te postacie są przedstawiane ironicznie, jako relikty przeszłości. Nie ma u nas tego, co moim zdaniem powinna i prasa, i telewizja wykształcić. Czyli pozytywnego snobizmu wobec norm i zwyczajów przyjętych w krajach cywilizowanych. No a czy istnieje jest ta polska inteligencja? W moim przekonaniu ta warstwa się gwałtownie kurczy, a przecież jest nam ciągle potrzebna. A przecież stara się i kucy po tych skolach. To złudzenie, że z uzyskaniem niepodległości znaleźliśmy się w świecie, w którym wszystkim zajmą się instytucje. Mam wrażenie, że wystarcza nam ta najpotoczniej pojmowana wolność, która sama wszystko załatwi. Niech się państwo zajmie biednymi ludźmi, niech się państwo zajmie tymi, którzy koniecznie muszą chodzić do teatru. Jak długo było to obowiązkiem grupy, którą nazywaliśmy polską inteligencją. To ona swoim oddziaływaniem poszerzała krąg ludzi odpowiedzialnych za coś więcej niż tylko własny interes. Jak się jest Polakiem, to się ma takie obowiązki. Ojczyzna zawsze składa ofiarę z najlepszych, jak ci, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim. Albo ci wspominani na afery Poległów w naszej szkole. Albo i ci we wcześnicy, Chochołowski. Wiater, syroki, mocne śpiewem im grą na piórach. I słonko w ciupagach żwińcało jak gęśle, kiełoni śliło od turni. I stali się bohaterami, bo bohaterstwo to jest łotwowa poświęcenia życia za to, co się w dusy posiada. W 1989 roku największy romantyk wśród awangardzistów Tadeusz Kantor powiedział: upadł mur i teraz muszę sobie wybudować nowy, bo bez tego nie potrafię tworzyć. Czy nam też taki mur jest potrzebny? Dobrze to Kantor powiedział. My potrzebujemy muru, ale czy to zawsze musi być mur polityczny? A może my stoimy przed jakimś nowym murem zagadnień moralnych, na które by trzeba dzisiaj odpowiedzieć? To może to miał na myśli Tischner, gadając o nieszczęsnym darze wolności. Ale powinniśmy zacząć gadać raczej o tych wartościach podstawowych, o miłości, szczerości, o uczuciach. Gadać o tym po polsku, przez Polskę. To ja wam pokażę, co przygotowałem o Polsce. jest najważniejsze. Czego się obawiam? Obawiam się, że wskutek inwazji z zachodniego Chin gubi się gdzieś nasza specyfika. Być może i prowincjonalna, ale nasza. Również specyfika języka miłości na ekranach. Grozi nam, że będziemy mówić po angielsku? Czasem mi się wydaje, że jest to bardzo pociągające. Jest to niewątpliwie fragment cywilizacyjnego zwycięstwa Zachodu. A tak historycznie, to przecież my nie baliśmy się Związku Radzieckiego. To znaczy obawialiśmy się jego czołgów, bomby atomowej, ale stamtąd nie przychodziła do nas żadna obca cywilizacja, którą można by nam zaszczepić. Ale powiedzcie mi tak szczerze, co stamtąd przychodziło takiego, co by nas mogło podbić od wewnątrz? Nic. Związek Radziecki nie produkował ani kultury tego rodzaju. No, jedyny przedmiot masowego użytku, jaki wylansował poza swoimi granicami, to karabin automatyczny kałaszników. Nie tę lichą mamą, córce i spróchniały, wątły kwiat ubiera, lecz tę niesłomną, która tkwi jak ziarno, przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym bałem w przeciwnym losie stałością zwycięża, lecz tę, co sama niezdobytym bałem przeciwnym losom całością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się boić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w miłości się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w wolności się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały, wątły kwiat ubiera, lecz tę niesłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń hatera. Lecz tę niesłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Dużo o polskości wzniosło, ale przecież Polska ma też drugie oblicze. Jest to oblicze prowincjonalne, zakompleksione, zamykające się przed światem. Skąd się to bierze? Nie sprzyjały temu na pewno lata niewoli. 20 lat Polski międzywojennej to był fantastyczny okres, w którym wiele spraw zostało zrobionych świadomie i z wielką determinacją. Myślę, że on ciągle jest niedoceniany. No ale jeszcze wracając do tego, coś przed tym gadała, to przecież prowincjonalność nie jest zło. Prowincjonalność to jest swoistość. To nam się podoba. Śmiemy się z takich dowcipów, mówimy takim dziwnym językiem i mamy taką dziwną historię, ale musimy czuć się właścicielami tego wszystkiego, by się w naszej swojskości dobrze czuć. No ale przecież w Polsce godało się gwarą, innymi językami i dalej się godo. I niektóre kręgi polskich obywateli zamykały się w innym obcym języku, co by się od społeczności odizolować. Myślę, że te źródła naszej tożsamości, które są połączone z przeszłością, wytwarzają naszą oryginalność, tworzą naszą osobność. Tak sobie jeszcze myślę, że z prowincjonalizmu można uczynić wartość, Natomiast z kompleksów, z silnych kompleksów polskich, wartości już zrobić nie można. Było coś pięknego w wyobrażeniu idealnej ojczyzny. Myśmy się do jakiegoś ideału odwoływali, a teraz mamy już tylko rzeczywistość, która zagląda nam w oczy. W związku z tym musimy szukać jakiegoś innego oparcia. Sztuka dzisiejsza jest zwrócona ku jednostce, ku człowiekowi, który jest jedyny, niepowtarzalny. To też może być piękne i ciekawe. A czy wielka tradycja niepodległościowa i romantyczna może jeszcze dzisiaj przemawiać do naszej wyobraźni? Czy polskość może być jeszcze dzisiaj tematem sztuki, filmu czy akademii? Na pewno tak, jeżeli widzimy człowieka jako indywidualność. Nie tylko psychiczną, ale i historyczną. Polskość nas ukształtowała, ale i polska, na przykład miłość, może być inna, fascynująca. Może mieć własny wyraz, własną formę. Do tej pory polska świadomość, polska sztuka kształtowała się jako znak sprzeciwu wobec rzeczywistości historycznej i politycznej. Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na nieustanne szukanie wroga? Bez wroga trudno jest żyć, to prawda. I Tadeusz Kantor dobrze to powiedział, że jeżeli mur berliński upadł, to my musimy wbudować jakiś swój własny. Łatwiej nam było czekać na złoty róg lub na spełnienie naszych marzeń, czy nadziei na tę idealną Polskę, trudniejsze do zwalczania niż wróg zewnętrzny. Ale dozyjmy pięknych czasów, kiedy to z tym wrogiem każdy musiło sprawić się sam. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę. Kraju dobry los, króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgieł, twoja mowa co lśni, pięknym wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza, z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą, mądre bajki Krasińskiego, poematy Słowackiego, przeżyć swych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogaty historią swą, mową, sztuką te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak sreber pokoleń. Musisz wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki naród się zamienił. Bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. 1000 lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. 123 to właśnie na tyle lat Polska została wymazana z mapy Europy. Ale też te 123 lata kształtowały ducha narodowego Polaków. Czasy zaborów pokazały nam, że kajdany nie potrafią spętać sztuki i języka i zatrzymać historii. A Polska w tej historii była i jest ze swoimi symbolami, mową i tradycją, ze swoją duszą. Dziękujemy za uwagę.